Cześć, Rokiem z tej strony, witam was w kolejnym filmie. Dziś prezentuję wam mojego maina. W zasadzie, znaczy, jest ciężko powiedzieć maina, bo jak wiecie, ja dużo nagrywam z tej gry, więc siłą rzeczy tych postaci jest kilka, które się gdzieś tam rotują. Natomiast to jest postać, która spędzi najwięcej czasu. Jest to tak zwana moja postać wakacyjna, gdzieś jadę na jakieś urlopy i tak dalej. Jeżeli biorę ze sobą laptopa, to w nią gram, na tej postaci głównie. Mam na niej prawie 4000 godzin, co jest całkiem niezłym wynikiem, wydaje mi się. Dużo z tego jest na offline'ie. Na Gogu, ponieważ mam patrona, tak, i wspieram to w zasadzie Grindowna od Alfy, to mam dostęp do tak zwanej wersji bez DRM, którą mam zainstalowaną na lapku i na niej śmigam zawsze gdzieś na wyjazdach, gdzie jestem offline po prostu. Ściągam najnowszy patch i jadę na wakacje. Trochę się tego nazbierało, ta postać zaczynała jako Reflex Damage wczesnych w patchach, jeszcze w becie i w Alfie. Potem była przeładowana na Cadence Build na Soldierze z chyba bodajże, wtedy już nie pamiętam co tam było dokoptowane do niej, bodajże Shaman czy coś takiego, czyli mocno survivalowo. Testowałem też jej kopię na HC i tak dalej. Wersja finalna po DLC to jest Death Knight. To jest oczywiście build na Cadence, których jak tak wspominałem, ja tych buildów nie lubię, ale akurat w tym zestawieniu, w tej formie, to co sobie wykombinowałem gdzieś tam też czytając fora i tak dalej, bardzo, ale to bardzo ten build lubię. On jest bardzo, że tak powiem, nastawiony na taki tak zwany brutalną grę w zwarciu, co mi bardzo, że tak powiem, w dużym stopniu odpowiada. Nie wymaga też jakiejś gigantycznej ilości odpalania skilli i tak dalej, chociaż tych skilli parę trzeba rotować, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś tam survival, tak, i absorpcję, trochę tego potrzeba, chociaż nawet bez tego postać w stanie ustać w wielu rzeczach. Tak jak zobaczycie na końcu w Crucible na 60 fali na Gladiatorze wykłada mnie tak naprawdę River, jakoś tam nazywa, już nie pamiętam. No jest to combo, które po prostu na tą postać jest dosyć ciężkie. Powinienem był użyć podków jeszcze, być może, znaczy nawet nie tyle podków, bo miałem 4 banery, trzeba tam było odpalić wieżyczki po prostu nawet w wersji podstawowej, byłoby spoko. Przekajtowałbym, zabił. Natomiast ponieważ nagrywałem i tak już jest późno, to chciałem to szybko rozegrać. No i wyłożyłem się, nieważne. W każdym razie macie końcówkę Crucible tutaj nagraną. Jest ona, wydaje mi się, całkiem sensownie złożona. No ostatnia fala tylko tak tutaj leży. Natomiast co jest istotne w tym buildzie, to jest Krayx. Przy czym zaznaczam jedno, to jest Krayx, który był rolowany po setki i jeszcze setki razów i farmiony. Wcześniej tam były inne sety, już nie pamiętam co tam było konkretnie jeszcze przed DLC. Po DLC został był Krayx, który jest zastąpiony chyba z 50 czy 60 razy, to są naprawdę bise. W sensie, jeżeli chodzi o jakość roli na każdym itemie na tym buildzie, to są to maksimum role w każdym możliwym zestawieniu, a tam plus minus 1-2% być może, ale generalnie jest to Harpagan. Każdy item jest już dopieszczony. No to wynika po prostu, że tak powiem, ze stażu tej postaci, który jest no, naprawdę imponujący, mówiąc delikatnie. I w zasadzie wszystko, o czym można pomarzyć, to tutaj jest. Do tego oczywiście optymalne buffy z maxów reputacji i tak dalej, i tak dalej. Wszystko co najlepsze dla bogatych, mówiąc wprost, bo znaczy ten sam set, sam Krayx, ten build, zresztą dostaniecie linka pod filmem, ja nie będę omawiał tutaj poszczególnych części gearu, ponieważ stwierdziłem, że nie ma to sensu. W każdym razie, skoro jest Grim Tools, w każdym razie te wszystko co tutaj jest, jest w wersji słabszej, czyli na podstawowym Krayxie też będzie dobrze działało, natomiast no wiadomo, że te kilka procentu i tam robi różnicę. To jest optimum. Ten build sobie też dobrze poradzi z dużo słabszym zestawieniem gearu. Co jest też fajne w tym buildzie i moim zdaniem jest to bardzo istotne, to nie wymaga żadnych dual fixów, tak, czyli podwójnie fiksowanych greenów, bo dużo takich buildów się pojawia na forach, gdzie trzeba wydropić jakieś zielone itemy z podwójnym afiksem. One dropią głównie w Crucible, które są bardzo rzadkie i wymagają setek, 1500, czasami na 2000 godzin, żeby w ogóle wydropił jeden w miarę sensowny. I na ogół ludzie, którzy składają te buildy, to po prostu mają je gdzieś tam w Grindown Stashu, tak, po przerzucają je sobie między sobą i gdzieś tam wgrywają. Ten build tego nie wymaga, tak, to jest build złożony
typowo na legendach, wszystkie te legendy da się wydropić, wyfarmić. Jest szczerze mówiąc, łatwiej to złożyć niż jakikolwiek build, który ma podwójne czy potrójne fixy na greenach po prostu. Bisy do tego pewnie można byłoby tak pójść, natomiast bardzo by siadły resisty. Ta wersja jest relatywnie wytrzymała i odporna. Tutaj są bardzo, ale to bardzo nieduże jakieś tam niesnaski, niedoróbki, które w międzyczasie wyszły, po prostu stwierdzili, że parę procentu czy tam nie robi mi dużej różnicy. O ile nie walczymy naprawdę z endgame'owymi bossami, chociaż jak widzicie, tutaj otworzyliśmy z Krakena, który jest nowym bossem, tak zwanego 5 levelu, czyli najcięższym. Jak zaczęliście też Crucible, mam dwa razy Eye of Maiden, czyli żelazną dziewicę. W podwójnym spawnie nie ma problemu, ten build to kładzie. Pojawia się tam też Mad Queen. Oczywiście ona w Crucible jest troszeczkę bardziej znerfiona w stosunku do tego, co ma do zaoferowania w normalnej walce, gdybyśmy to robili z Hidden Path i tak dalej. Natomiast generalnie różnica jest niewielka, kosmetyczna, zwłaszcza przy debuffach, które dostajemy. I też nie ma większych problemów, więc wszystkie te ciężkie bossy, prawie wszystkie, są ładnie poskładane. Na niektórych trzeba się troszeczkę przygotować, jakieś tam użyć podków i tak dalej, ale generalnie jest jak najbardziej do ogarnięcia. W zasadzie ten build, na tym zestawieniu tutaj, który jest głównie pod Crucible, tak? Podfarmienie gearu absolutnie wszelkiej maści i rodzaju, na różne postaci, w różnych zestawieniach, w różnych kombinacjach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co ja w tym buildzie lubię? Lubię Death Knightów. Być może nawet bardziej by mi odpowiadała wersja na HC, która jeszcze miałaby tarczę i jedną broń i byłaby troszeczkę inaczej skonfigurowana. Może za którymś razem wam pokażę moje postacie hardkorowe, bo tam też trochę grywałem. Chociaż dużo mniej niż na singlu, ze względu na brak czasu w przypadku czapy. Natomiast generalnie to jest naprawdę chyba... Jeżeli mam być szczery, gdybym miał w ogóle zaczynać przygodę z Grimdown, to szedłbym teraz od Death Knighta jako pierwszą postać, bo na kadens, bo jest to absolutnie przegięty i mocny skill. Damage tej postaci, jak sami zobaczycie na załączonym tutaj, że tak powiem, materiale w tle, jest naprawdę przyzwoity. Nie jest to typowy nuker, ale nadrabia to, że tak powiem, wytrzymałością i damage jest naprawdę, naprawdę niezły. A co jest najfajniejsze i tak naprawdę to, co mnie zawsze w Grindownie najbardziej jarało, to są dwie bronie, walka w zwarciu, absurdalna wytrzymałość i przyzwoity damage i zawsze mi się to podobało. Lubię casterów oczywiście też i różne jakieś tam konfiguracje tych casterów też lubię ogrywać jak najbardziej, jasne. Natomiast zdecydowanie, ale to naprawdę zdecydowanie, to jest to, co mnie w Grindownie kręci. Taka forma postaci, taki sposób na rozgrywkę, to jest to, mówiąc wprost. I bardzo mi to odpowiada, bardzo mi to pasuje i generalnie staram się moje postaci prywatnie budować właśnie pod tego typu rodzaj rozgrywki, czyli pod walkę w zwarciu. To jest oczywiście na Ultimate dużo trudniejsze, wymaga też troszeczkę lepszego gearu. Ale Death Knight ma tą zaletę, że naprawdę potrafi bardzo dużo wytrzymać i ustać. Jeżeli chodzi o kampanię, ten build zdewastuje wszystko. Zresztą macie tutaj ostatnich dwóch bossów. Macie bossa z podstawki i bossa z Ashes of Malmouth i obaj po prostu giną błyskawicznie. I tam się zdarza czapa w jednym momencie, bo popełniłem błąd. To znaczy... bodajże wpakowałem się chyba w syf na ziemi i przyjąłem na klatę cios. To jest trochę za dużo dla tej postaci generalnie. Natomiast to są błędy, tak? To jest po prostu błąd w sztuce. To jest coś, co też zauważyłem, o tym warto wspomnieć w Grindownie. Generalnie im jest mocniejsza postać, tym, że tak powiem, robią się bardziej nonszalanccy. I tutaj, że tak powiem, ta brawura troszeczkę się zemściła. Powinienem był ze skupieniem, tak jak zawsze robi to, co chciałem. Ponieważ nagrywałem, chciałem trochę przekozaczyć, no i coś na mnie zemściło. Mniejsza z tym. W każdym razie, generalnie to jest naprawdę bardzo... To, co zobaczycie sobie w linku, te itemy wszystkie są relatywnie łatwe do uzbierania, z małymi wyjątkami być może, ale to nie jest jakaś masakra. Można to bez problemu złożyć, można to bez problemu zbierać w miarę szybko, farmiąc endgame, zwłaszcza, że Kraiga to set jest szybki, bronie możecie sobie dobrać się nawet w jakieś tam mythicale blue, które mają podobne statystyki. Chodzi głównie o Ether i konwersję na Ether, bo on jest konwertowany, jest to wasz damage, więc na Vitality, tak, i
generalnie chodzi o to stakowanie tego eteru, żeby połowa damage szło. To jest chyba bodajże jest konwersja z tego co pamiętam w tym bidzie około 50%, czyli połowę damage'u z eteru konwertujecie na vitality, co daje wam dobry leech, czyli tak zwane leczenie. Reszta idzie jako bezpośredni wpierdziel na moby, więc chcecie mieć dużo eteru i dużo vitality. W ten sposób ten leech się tam, ta konwersja się tam dobrze przekłada. Jeżeli chodzi o wytrzymałości i tak dalej, no to jest prosta sprawa, to jest bajka. Ta postać jest bardzo wytrzymała. Jest, tak jak mówię, jeżeli chodzi o content z kampanii do farmienia, to jest w ogóle absurdalnie łatwe. Jeżeli chodzi o bossów specjalnych, jakieś kupa kadry i tak dalej, Nemezisy wszystkie tym połkniecie bez wysiłku i to na dużo słabszym girze niż ten, który ja mam. Jeżeli chodzi o jakieś tam bossów specjalnych, jak Lokar, Retriever, czy tam Raver, czy jakąś to nazywa, ten. Wszystko jedno. Tutaj będzie trochę więcej skubania, kajtowania i kombinowania. Natomiast też jest to do zrobienia jak najbardziej. W zasadzie chyba jedyne co jest problemem dla tego buildu, to jest to, że ponieważ on zadaje głównie damage eterowy, to wszystkie jakieś tam bossy końcowe, które mają odporność na eter absolutną, a są takie moby, wymagają po prostu trochę dłuższego szarpania. Bo w zasadzie walimy tylko po vitality, co w zasadzie oznacza dużą stratę w damage'u, ale da się też to zrobić, po prostu jest to trochę dłużej trwa i tyle. Generalnie to jest taki build i w tym girze to jest taka postać, która sobie poradzi generalnie ze wszystkim. Bardzo ją polecam na pierwszą albo na główną postać, żeby na niej dofarmiać i eksperymentować z legendami na inne buildy. Zwłaszcza, że jest to relatywnie proste, bo generalnie struktura dropów w cooldown nie jest taka, że trochę dropi dla nas, ale więcej dropi dla innych klas i postaci, więc generalnie na tym, na czym gramy, mamy dużą szansę, że wydropi nam coś innego. I warto te itemy gdzieś tam zbierać, odkładać i pamiętać, czego szukamy. Jeżeli gramy na mainie, warto pamiętać o tym, czego szukamy na alta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to proste, jest to przyjemne, jest to fajne, zwłaszcza w tym buildzie. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o wszystkie akty, jakieś takie standardowe farmie, to po prostu to jest harpagan totalny. Musicie tego Craiga mieć, no. Jeżeli go uzbieracie wcześniej, może na niższy level nawet tam, chyba nie pamiętam, czy on ma jakieś ograniczenie co do levelu już teraz. Wydaje mi się, że on chyba dropi na 90+, no ale generalnie jak uzbieracie Craiga, całą resztę Craiga, jak go nazywam Craigiem, tak, ale Craiga, tak, jeżeli uzbieracie ten set, cała reszta może być na blue'ach na początek, czy na niebieskich itemach Craiga, tak. I generalnie jest ok, tak? Przeżyjecie, pogracie. Co więcej, możecie go zbierać pomału, etapami. Popatrzcie, no tutaj jest prosta rzecz, tak? Co w zasadzie cały build opiera się na konwersji i rezistach i samych skillach. Skille build macie, devotions macie, więc nawet bez tego setu i bez tych itemów jesteście w stanie naprawdę sporo wytrzymać. W momencie, kiedy zaczniecie dokładać do tego set, po kolei itemy, ta postać będzie rosła błyskawicznie w siłę. Przerost będzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc ona też się nadaje na jakiś tam etap późnego endgame'u i levelowania takiego już końcowego do setki, o ile macie pewne itemy. Jeżeli chodzi o samo levelowanie postaci, to jest banał, bo na cross-soldierem to naprawdę macie olbrzymi wybór między mobilnością, wytrzymałością, którą oferuje soldier, a damage'em, generalnie dobrymi skillami, które oferuje necro. Możecie zaczynać jako summoner, bardzo duża dowolność, generalnie byleby tylko przeraszować weterana, zrobić w miarę szybko elite i zacząć się dopasać na ultimate'cie. Docelowo to jest build do Crucible, w zasadzie do puszowania poprzeczki, sprawdzenia ile da się, ile szybciej. Ta postać jest praktycznie wyminmaksowana, czyli tutaj już naprawdę niewiele brakuje do, że tak powiem, do szczęścia. A co się na to przekłada, to przede wszystkim, że ja głównie nią biegam już teraz Crucible, bo jakieś tam szybkie farmy bossów. Natomiast to jest Crucible przede wszystkim. Te fale 150-170, tak, tam różnie bywa, tak, zależy co się trafi. No, czasami 160 potrafi zabić świeka, czasami idzie gładko. Różnie to się układa. Natomiast generalnie no, to już jest na tym momencie głównie postać do farmienia. Tak? W sensie, jeżeli chodzi o gear, to osiągnąłem maksimum, to już naprawdę będzie ciężko coś lepszego wydropić. Szansa jest, nie wiem, w ciągu 5000 godzin na up. W grindownie to tak przerasta.
Natomiast jest to, tak jak mówię, no moja ulubiona postać, mimo że to jest build na kadans, których ja generalnie nie lubię, to w tym złożeniu, w tej konfiguracji, gdzie daje się to naprawdę znieść. I jak sami chyba widzicie też w tle, no postać ogrywa się dobrze, mówiąc wprost. Co jeszcze warto wspomnieć na zakończenie? To jest build, jeżeli chodzi o gear, tak zwana w nomenklaturze forum poświęconego buildom do tej gry, 3x5, czyli wymagając do gearu są troszeczkę powyżej średniej. Co znaczy, że no set zdobywa się łatwo, są pewne itemy, które wymagają trochę więcej farmy, są itemy, które są relatywnie łatwe do wyciągnięcia. Najgorzej chyba jest z amuletem. Tutaj w tym bildzie w zasadzie nie ma jakichś bardzo skomplikowanych itemów. Amulet jest dosyć ciężki do zdobycia, no i oczywiście pierścionki. Tak, w zasadzie to jest wszystko. Resztę w miarę łatwo. Really Great Pants. Trochę brakuje tutaj mitikali, tak? Ale ten build sobie bardzo dobrze, on się, że tak powiem, broni samodzielnie tym gearem, który ma. Wszystko, co jest potrzebne do szczęścia, wszystko, co może wam jakoś tam ułatwić życie. Wydaje mi się, że z tej mechaniki wynika. Wiadomo, że póki nie macie tego gearu, to budujecie się na niebieskich mitikalach. To jest bardzo ważne. Ta sama zasada. Konwersja eteru na vitality, przynajmniej w tych 50% utrzymana, może być nawet troszeczkę ponad. I reszta vitality. Macie dobry leech, czyli dobre leczenie przez zadawanie ciosów, plus bardzo, bardzo dobry damage. Ether damage jest świetny, zwłaszcza dla klas melee. Tu jest dual wild, tak, czyli mamy dwie bronie. Budujemy to dzięki... budujemy to chyba dzięki relikwii. Nie, relikwia to jest Doom. Dzięki medalowi, tak. Za pomocą medalu budujemy tutaj dual wild, który dodatkowo tam ma jeszcze różne fajne afiksy na tym. Epicki medal też nie jest go ciężko wydropić. Ja go chyba pierwszą wersję tego, którego tutaj znajdziecie w buildzie, chyba wyciągnąłem na 80 którymś levelu i on spokojnie wam wystarczy na setce, nawet dopóki nie wyleci wam up jakiś porządny, czyli upgrade, czyli coś lepszego. I cóż, no i tyle. No prosta, fajna rzecz. Tak jak mówiłem, ja nie lubię buildów na kadens, tak samo jak wspominałem w ostatnim materiale, że też nie przypadam na przykład za kabalistem, chociaż do tego buildu, który prezentowałem ostatnio, zaczyna się pomału przekonywać, że wymaga on dobrego pilotowania postaci, czego ja nie lubię. Ten build właśnie jest o tyle fajny, że to się po prostu wbija w tłum mobów i się napierdziela. Używa się paru skilli na krzyż. Szarża Blitz tak zwany jest w zasadzie tylko przyciskiem mobilności. Do tego wyłącznie służy. No gra się przez to płynnie, szybko, fajnie i fajna jest to taka brutalność tej postaci. Ona po prostu się wbija w grupy mobów i łoi wszystko. To nie jest postać. Czasami trzeba oczywiście się odsunąć, przekajtować ze względu na jakieś tam debuffy na ziemi, zwłaszcza Crucible w końcowych falach. Tam naprawdę niektóre debuffy są straszne, jeżeli się trafi do ciężkich combo bossów. Ale generalnie no jest to bardzo, ale to bardzo mocne zestawienie. Chyba jeden z najmocniejszych buildów. W tym momencie on ewoluował oczywiście od alfy przez betę, kiedy jeszcze nie było w ogóle mowy o nekromancie. W momencie, gdy pojawił się nekromanta, ludzie wymyślili, że hej, można by to było zostawić i zresztą każdy, kto buduje buildy gdzieś tam kombinuje z postaciami, bardzo szybko doszedł do wniosku, że nekromanta z żołnierzem to jest naprawdę potężne połączenie. Zresztą większość, jeżeli najmocniejsze połączenie, jeżeli chodzi o klasy walczące w zwarcie, to są wszystkie z oparcie o żołnierza, tak, czyli o soldiera. W zasadzie to jest taki fundament każdego dobrego buildu walczącego w zwarcie. Oczywiście można łączyć na przykład Nightblade'a z Inkwizytorem i bardziej w kierunku Glass Cannonów. To są buildy, które wyciskają absolutnie najwyższy DPS w grze, ale też nimi się gra bardzo ciężko, bo łatwo zginąć. Z bazą, którą jest żołnierz, tak, czyli soldier, jest może nie jest tak burstowa, więc tutaj tak olbrzymich ilości damage'u, natomiast jest porażająco ma wytrzymałość i w zasadzie jeżeli połączymy nekro, który sam w sobie jest harpaganem jako klasa, z żołnierzem, która jest z tych podstawowych klas takim naprawdę najmocniejszym zestawieniem chyba, jakie może być, jeżeli chodzi o odporności, wytrzymałości, absorpcję, unikanie damage'u i tak dalej, no to mamy po prostu combo, które jest jeżeli chodzi o wytrzymałość, fenomenalne na wejście, do tego można na nim dzięki połączeniu buffów z żołnierza i burstów z nekromanty naprawdę można zbudować bardzo, to bardzo mocny build. No taki jak ten, który widzicie w załączonym obrazku. I cóż, słuchajcie, nie będę przeciągał. Link do buildu znajdziecie
Ja postaram się w ogóle wyeksportować swoją postać, tak, żebyście widzieli dokładnie rolę, statystyki, wszystko jak jest. Może mi się to uda. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie postaram się wyeksportować tą postać, żebyście mieli dokładnie to, co ja mam. I żebyście mogli rzucić na to okiem. Link w każdym razie w jakiejkolwiek by wersji nie był, będzie pod filmem. I cóż. I tyle. Jeżeli lubicie Death Knightów, nie wiem, dla mnie to jest taki trochę... Ja grałem co prawda w WoWie Priestem, ale Death Knighta też bardzo lubiłem. Jak chyba mój ulubiony alt do tankowania i do DPS-u jako walcząca postać, zwłaszcza z two handami zwłaszcza. Więc nie wiem, dla mnie klimatyczna postać, bardzo, bardzo fajny build. A tak jak mówię, część tego buildu wykombinowałem sam, część gdzieś tam ewoluowała przez to, co czytałem na forach. Z punktu widzenia mechaniki jest to Harpagon. Chyba jeden z, tak jak mówię, na ten moment w tej konfiguracji jest to jeden z najmocniejszych buildów w grze. Zdecydowanie, niewiele mu brakuje na pewno do tego. I tak naprawdę, no, jedyna opcja, żeby on był trochę mocniejszy, to można go złożyć bardziej na DPS, ale kosztem, strasznym kosztem resistów, co jest niezwykle uciążliwe, zwłaszcza w momencie, gdy no, walczymy w zwarciu, tak, i staramy się jakoś to ogarnąć. Dobra, jeżeli chodzi o dziś, to będzie wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. I cóż, i widzimy się wkrótce. Cześć.